Dostaliśmy 5 zł od Cypriana 312 i ta wpłata idzie na lustrzane odbicie poziomu w Robloxie. Dostaliśmy 25 zł i od Anonima i ta kwota idzie 10 zł na Robloxa, a 15 na GTA 3. Oraz dostaliśmy od Fruxima 15 zł z komentarzem Liberty City for the win. I ta kwota też idzie na GTA. Także już Roblox jest wypełniony, a do GTA 3 jeszcze trochę zostało. Dziękujemy za te wpłaty i wiadomo, każda lodówka się liczy, zachęcamy, bo już naprawdę coraz większa sumka się zbiera. Dzień dobry, witam wszystkim. Ja jestem Tarnawina. Będę dzisiaj wam speedrunował kategorię All Metal Detectors, Sonic Summoners i Trespassers. MST w skrócie.
Mam nadzieję, że wszystkim się będzie bardzo podobało. No. I timing się zaczyna... Timing się zaczyna wtedy, kiedy zobaczycie, że ten ekran zniknął i zaczyna się load. No, to w takim razie lecimy. To jest pierwsza planeta Veldin. Tutaj nic ciekawego się zbytnio nie będzie działo. Po prostu musimy dojść na koniec poziomu. Zbiorę parę śrubek po drodze, ponieważ potrzebuję ich, żeby móc dalej przez całą grę przejść. Ale na szczęście w tej kategorii problem z śrubkami będzie tylko na początku. Potem przez to, że musimy spełnić jedno z wymagań tej kategorii, będziemy zarabiać ich bardzo dużo. Można by powiedzieć, że pod koniec będziemy mieli praktycznie ich nadmiar. Więc jak widzicie, tutaj robię takie dziwne skoki na bok. Nazywamy je makaronami. Polegają one na tym, że po prostu inputujemy side flip, który jest takim zwyczajnym skokiem na boki, który nie powinien lecieć do przodu. Ale ponieważ idziemy do przodu i robimy skok jakieś parę klatek zanim zaczniemy, uzyskujemy taki boost w prędkości. I o dziwo, chociaż to na to nie wygląda, one się łączą ze sobą i dają coraz większego boosta z każdym side flipem, który jest chainowany. To jak można chainować prędkość w tej grze będziemy widzieć o wiele lepiej później, kiedy odblokujemy parę rzeczy. I tak, tutaj planeta nowa jest pierwszy skip taki mały. Zapomniałem w ogóle, że to jest skip. Wskakujemy do rzeki i robimy ledge graba tutaj. Łapiemy się krawędzi i już jesteśmy na końcu poziomu i odblokujemy koordynaty do następnej planety. Ale tutaj uwaga, uwaga, będzie plot twist dla ludzi, którzy się interesują speedrunami tej gry. Będziemy jeszcze odblokowywać koordynaty do innej planety. Ponieważ najszybciej jest to zrobić właśnie w tej chwili. Więc tak, będziemy musieli pójść tą ścieżką. Tutaj czekamy na cykl. Nie wiem, może da się szybszy zrobić akurat. Tak wygląda na to. Więc tutaj te skrzynki weźmiemy, ponieważ dają dosyć sporo śrubek. Będziemy wyjątkowo wydawać ich nieco więcej na samym początku. Tutaj spróbuję taki skip lekki zrobić. A, to super. Zaplanowane. To jest optymalne spadnięcie do rzeki i nieskoczenie tak naprawdę. A to tutaj nam się udało. Poczekamy na ten cykl tutaj. Na razie zbyt dużo ciekawych rzeczy się nie będzie działo. Może jakiś mały skip, może jakiś mały movement. Zbieranie śrubek po drodze. Bardzo ważne. Ponieważ jeżeli okaże się, że mamy ich za mało w pewnym momencie, kiedy nam jest to wymagane, no to na przykład tutaj, gdy nie miał 500 śrubek, straciłem strasznie dużo czasu. I tutaj śmieszna sprawa. Załadowanie planety od nowa jest najszybszym sposobem powrotu na dół tego poziomu. Nawet w kategoriach, w których posiadamy więcej gadżetów i wszelakich możliwości poruszania się po poziomie. Lecimy teraz na planetę Kerwan. Tutaj dużo śmiesznych rzeczy będzie się zaczynało dziać. No i tak. Czy jakie są założenia? Pierwsze założenie tej kategorii jest wykrycie wszystkich miejsc przy pomocy wykrywaczu metalu, który zdobędziemy później. Potem wypuszczenie tych Sonic Summonerów. Kolejny gadżet, który odblokowuje pewnego drona, który lata za Ratchetem, które po prostu znajdują się w różnych miejscach na mapie. I potem trespassery, czy takie łamigłówki, które są skipowane. Praktycznie robimy wszystko w tej kategorii, czego nie robimy w innych kategoriach. Nawet w tych, które są 100%, czyli że które mają teoretycznie wszystko odblokować, cały content. I tutaj odblokowujemy helipak. I nasze możliwości ruchu są teraz o wiele więcej. Zaczynamy dużo rzeczy robić. Pierwsza rzecz, no to łączenie movementu ze sobą.
każdy long jump i side flip można ze sobą połączyć, przez co możemy się poruszać z wielką prędkością. Na poziomie tutaj no, możemy zobaczyć, jak bardzo szybko możemy uzyskać wysoką prędkość i po prostu zasuwać przez cały poziom. Tutaj jest taki skrót. Możesz. Świetnie. Świetne szczęście. Wszystko RNG jest. A tutaj jest taki skill, zaraz wytłumaczę, jak on działa. Więc stajemy w triggerze cutscenki i zostajemy uderzeni przez przeciwnika, przez co możemy podczas tej cutscenki się poruszać. Tej niby cutscenki. Tak naprawdę jest to po prostu kąt kamery zaprogramowany w jednym miejscu. I pewna wartość, która nie pozwala nam poruszać się podczas tego. Ale jak wiadomo, bycie uderzonym w takim stanie sprawia, że uzyskujemy kontrolę nad Ratchetem. Teraz załadujemy grę od początku nie dlatego, że szybciej jest powrócić do statku, gdy się ładuje ją w ten sposób, ale dlatego, że pewien ciekawy glitch rozpoczęliśmy, który teraz sprawia, że z jakiegoś powodu, jeżeli rozwalimy parę skrzynek... niezwyczajne. Jeżeli zaatakujemy przeciwnika i nie zbierzemy śrubek z niego, następna para skrzynek da nam strasznie dużo śrubek. I to jest po prostu tak bardzo przydatny glitch, że nawet jeżeli nie jest to bezpośrednio jeden z celów gry, dostanie się do tej części poziomu. Po prostu jest to o wiele szybsze niż uzbieranie tych śrubek w jakikolwiek inny sposób. Przed chwilą miałem zero śrubek praktycznie, a teraz właśnie moja ilość śrubek wskoczyła do ilości 4000 przez ten glitch. Więc tak, bardzo jest to opłacalne i sprawia, że ten speedrun o wiele ciekawiej się ogląda. Inaczej byśmy po prostu latali po całej mapie, rozwalając skrzynki. I byłoby to nudne. Tutaj odblokujemy na końcu tego poziomu pewien gadżet, który nazywa się Swingshot. Są przydatne dość przez całą grę. Teoretycznie zastanawialiśmy się nad tym, czy skipnięcie jego w tej kategorii nie byłoby szybsze, ale po pierwsze byłoby to o wiele cięższe, a po drugie w praktyce nie byłoby to w ogóle szybsze, ponieważ niektóre planety po prostu bardzo o wiele szybciej idą. Zblokowaną swingshot. Nie lecimy jeszcze do planety Aridia, pomimo tego, że odwiedzimy ją potem, ponieważ nie bez powodu ją odblokowaliśmy. Ale będzie to potem, w pewnym momencie. Żeby zaoszczędzić wizyt do tej planety. Tutaj jest bardzo szybka planeta Eudora. Przed chwilą rozpoczęliśmy poziom i jesteśmy na jego końcu. Ponieważ jesteśmy w stanie na niektórych powierzchniach pochyłych w taki sposób od nich odskakiwać. I następna planeta będzie Blarg. Mogę chwilę przerwać? A proszę bardzo. Zostało nam już tylko 105 zł, żeby mieć 3000 zł, przepraszam. Naprawdę jestem pod wrażeniem, ile zbieraliśmy. Jesteście po prostu świetni, że w dwa dni, niecałe dwa dni, taką ilość zbieraliśmy. To jest po prostu świetne. Dziękujemy i oczywiście zachęcamy, bo ten cel jest czynny, a może być coraz więcej, więc zachęcamy. Każda złotówka się liczy. No, tutaj rozpoczęliśmy kolejną ścieżkę na tej planecie. Tutaj przejdę przez część tego poziomu tylko dlatego, żeby 1000 śrubek zarobić, ponieważ następna planeta będzie od nas wymagała ich 4 kafla. Całe? Możesz... Nie jestem przyzwyczajony do tej części poziomu, ponieważ w innych kategoriach, które speedrunuję, zazwyczaj idziemy do zupełnie innego miejsca. No i tutaj dosyć efektywnie zbieramy. Już prawie mamy te 4 kafla. Też bardzo warto jest zwracać uwagę na ilość bomb, które posiadamy, albo raczej amunicji do naszej broni.
Jest ona głównie przydatna dlatego, że właśnie otwiera skrzynki. Teraz będzie fajny skip. Mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem. Tak, jesteśmy out of bounds. Jesteśmy po prostu poza mapą. I w ten sposób dostajemy się do następnego infobota, który odblokuje następną planetę. I w ten sposób po prostu ukończyliśmy ten poziom. Wychodząc poza granice mapy, ponieważ kolizja jest bardzo zepsuta w tej grze, że tak powiem. Tutaj będzie bardzo ciekawy glitch na następnej planecie. Jeszcze nie powiem, co, ponieważ to niespodzianka może być dla niektórych, którzy nie znają tej gry. W pewnym momencie może się okazać, że Ratchet może latać. Ten glitch nazywa się Infinite Long Jumps, nieskończone długie skoki w bardzo dosłownym tłumaczeniu. Polega on na tym, że nad powierzchniami, niektórymi w tej grze, jesteśmy w stanie po prostu ciągle odnawiać skoki na bok, które bez przerwy wykonujemy. I tak, po prostu nie mam 4000 śrubek. A to śmieszna sprawa. Nie zauważyłem tego. Ale dobra, wracając do tego. Jesteśmy w stanie po prostu ponownie powtarzać skok na bok nad niektórymi powierzchniami, ponieważ zostały one zaprogramowane w dosyć dziwny sposób. Jest to glitch, który się zdarza tylko w tej grze i tylko w niektórych miejscach. Dużo ludzi, gdy pierwszy raz patrzy na speedrun tej gry, to pytają się: ej, czemu nie robicie tego wszędzie? I odpowiedź jest taka, że nie da się. Jest to niemożliwe, działa to tylko nad niektórymi powierzchniami. Bardzo dużo nam zajęło wykombinowanie, nad którymi można to robić, i do dzisiaj nie do końca rozumiemy, dlaczego to się dokładnie dzieje. I tylko właśnie przy sideflipowaniu. A i teraz wyszliśmy znowu poza granicę mapy, żeby móc pojeździć sobie na desce. Tak, nie musimy jej odblokowywać. Wystarczy, że pojawimy się w pewnym momencie poziomu. Prawdopodobnie że dlatego, że jest tam zaprogramowany trigger, który rozpoczyna ten wyścig. I tak, po prostu zaczynamy wyścig w ten sposób, wychodząc poza granicę mapy. W innych kategoriach tego wyścigu nie robimy, ale w tej kategorii potrzebujemy to zrobić, ponieważ odblokowuje to przecież punkt kluczowy, jeden z trzech punktów kluczowych tej kategorii, Sonic Summonera, którego uzyskamy kończąc ten wyścig i potem lecąc na planetę Aridia. Tak, ten wyścig jest niesamowicie ciekawy. Naprawdę. W sumie wygraliśmy wyścig. Koniec mojego nieśmiesznego sarkazmu. Dobra. Używając tego samego glitcha z tej powierzchni. O, super. Nie proszę. Zaraz, czy ja mam checkpoint na początku mapy? Mam. Dobra, więc w takim razie nie straciłem zbytnio czasu. Lecimy na planetę Umbris. Na tej poprzedniej planecie mogliśmy Infinite Long Jumpy robić tylko jeżeli platformy, na których byliśmy, miały specjalny kąt i były bardzo blisko tej powierzchni, ale tutaj, uwaga, uwaga, po prostu możemy to robić praktycznie bez namysłu. I ciągle zapominam w tej kategorii, że mam wystarczająco dużo śrubek, żeby się nimi nie przejmować. Więc po prostu lecimy do końca poziomu. Mogę na drugą? Proszę. Dostaliśmy 5 zł od Mr. Merego z komentarzem: Chinoch, odpisz, zmieniłem się. I ten piątek idzie na
GTA 3, gdzie Comics zastosuje bardzo ryzykowną taktykę w misji A Drop in the Ocean, ponieważ spróbuje zebrać wszystkie paczki w nagranej wcześniej powtórce. Już bardzo, no tak zostało, może 70 złotych, może coś takiego na tą, na listację do GTA 3, więc zachęcam, bo może być bardzo ciekawie. W sumie mój błąd był teraz, pozwalając na przeczytanie do nas, ja akurat w tym momencie, ponieważ to nie był akurat dobry moment. Da, ale co się zdarzyło przed chwilą? Mogę wytłumaczyć, co się zdarzyło na tej mapie przed chwilą. Wskakując do błota, wyciągając się przy pomocy swingshota, odblokowaliśmy glitch, który nazywa się Ghost Ratchet. Ghost Ratchet pozwala nam przechodzić przez ściany i odblokowuje limit prędkości, który istnieje na raczecie, który sprawia, że jeżeli połączymy to z Infinite Long Jumpami, poruszamy się jeszcze szybciej niż zazwyczaj. A, i doskoczyliśmy do ostatniego miejsca na mapie, gdzie jest boss i zupełnie go zignorowaliśmy, kolekcjonując infobota, który odblokowuje nam następną planetę. Tutaj rozwalę parę skrzynek. A mi się wydaje, że mamy dobrą ilość. No dobra. Jest dobrze. Zaraz. Dobra. Tutaj odblokowujemy koordynaty do jednej z planet, znajdując się tam, i jednym skokiem przechodzimy na tą część mapy, do której powinniśmy mieć dostęp już zapomniałem kiedy. Tutaj muszę poczekać, aż te czołgi się poruszą. Ponieważ muszę wkręcić tą śrubkę, żeby móc kontynuować do dalszej części poziomu. Tutaj odblokujemy jeden z kluczowych gadżetów tej niesamowitej kategorii. Czyli, że wykrywacz metalu. Może nie wiedzieliście, że tutaj się odblokowujemy wykrywacz metalu. Jest to tak bardzo niesamowicie użyteczny gadżet, że pierwszy raz, kiedy przeszedłem tą grę, nawet nie wiedziałem, że istnieje. I tak, zobaczymy, jak on funkcjonuje i na czym będzie polegać zabawa tej kategorii po tym, jak skończymy tą misję. Tak, teraz to akurat byłby dobry moment, żeby coś przeczytać, jeżeli się da. Jeżeli nie, to trudno. Jak mogę, to chciałem przypomnieć, na co zbieramy. Zbieramy na szlachetną paczkę, na zbiórkę organizowaną przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej w AGH-u. Dobrze? Chyba dobrze. Więc tak, zachęcam do kolejnych wpłat. Wiadomo, każda złotówka się liczy. No i co mogę powiedzieć, no 100 zł zostało do 3000, więc naprawdę niedużo. Jest naprawdę, no mówię, wiem, że się powtarzam, ale jestem pod wrażeniem, ile zebraliśmy. No dzięki, naprawdę, bo to spora suma. No, to już nie przeszkadzam. Powodzenia w dalszej części rana. Super, super. Tutaj teraz odblokowaliśmy wykrywacz metalu. Wykrywacz metalu polega na tym, że wykrywa śrubki, które są w ziemi, i widzimy, jakie są miejsca z śrubkami do wykrycia wtedy, kiedy widzimy ten status na dole, czy tą diodę, czy coś. Jest wiele miejsc na wielu planetach, w których po prostu są w takich zbiorowiskach te śrubki. I po prostu naszym celem jest w tej kategorii wydobyć je wszystkie. Na szczęście mam tutaj notatki, na których mam zapisane, gdzie one mniej więcej są na tych mapach, i zapamiętałem już. Za pierwszym razem, kiedy speedrunowałem tą kategorię, było to dość bolesne szukanie wszystkich tych miejsc, ale teraz na szczęście przy pomocy swoich własnych błędów nauczyłem się mniej więcej tego, jak one wyglądają, te miejsca. Tutaj będzie duży skip na tej planecie, którym się chcemy dostać do kolejnego miejsca z koordynatami, skipując za pomocą tego zdobycie gadżetu, którym są grind bootsy. I jak widzimy tutaj na powierzchniach pochyłych niektórych możemy po prostu bez przerwy highjumpować, dostając się do miejsc, które nie powinny być dostępne. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ
Ponieważ został nam jeszcze ten, została nam ta część poziomu, czyli że ślizganie się, jako że nie mamy grind bootsów. O, świetnie. Musimy rozbroić tą minę. Proszę, bardzo ładnie, żeby... No, umarło. O, dziękuję. A teraz musimy po tej powierzchni pochylić się dolecieć do góry. O, prawie spadłem. Klacz. Jest to skip, który naprawdę sprawia duże problemy ludziom, którzy próbują się nauczyć tej gry. Ostatnim razem, kiedy speedrunowałem tę grę na tym maratonie, zupełnie straciłem jakieś 2 minuty tutaj. Dlatego gram dość bezpiecznie. W sumie gram tutaj zazwyczaj zawsze bezpiecznie na tym skipie, ponieważ jestem w niego słaby zwyczajnie. Są o wiele szybsze wersje poruszania się po tej krawędzi, ale prawdopodobnie chyba nikt nawet na najwyższym poziomie nie będzie chciał się ich nauczyć, ponieważ one są w dwie jakieś... Ile frame perfectów? Parę. Jakieś 5. 5 frame perfectów w grze, która chodzi 60 klatek na sekundę. Więc da, teraz wracamy na planetę Aridia, gdzie zdobędziemy parę gadżetów i zaczniemy wykrywać różne miejsca z ukrytym metalem w ziemi. Tutaj Infinite Long Jumpy są nad tą powierzchnią. O, świetnie. Zebrałem śrubkę, której nie chciałem zebrać. To jest 5 sekund stracone. Ale na szczęście nie do końca się tym przejmuję tym razem. Znaczy, w tym momencie. Tak, tutaj odblokowujemy Sonic Summoner i odblokowaliśmy, jak ja to nazywam, strój błazna, czyli że Metal Detector plus Sonic Summoner. Zlatujemy teraz na dół mapy. Będziemy wykrywać te miejsca ze śrubkami. Ten dron lata za nami i atakuje wrogów. Jest on praktycznie że bezużyteczny. Z jednego powodu, a raczej szkodliwy dla nas, ponieważ on potrafi zaatakować Ratcheta, co może nie odpiera mu życia, ale daje mu knockback, co parę razy straciło mi czas na tej kategorii i sprawiło, że umarłem spadając na dół. Zazwyczaj w tych miejscach będę starał się sprawdzić, czy wykryłem wszędzie. Wiele razy mi się już zdarzyło, że mój run był niepoprawny, ponieważ... Tak, o tej kategorii nie wiedziałeś, ponieważ wymyśliliśmy ją z community ratchetowym jakiś tydzień temu. Zaraz, tutaj na dole są miejsca z metalem. Tak, pamiętam dokładnie wszystko. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się ukończyć run, który można by na leaderboardach wstawić. Tutaj zobaczymy, że prędkość też uzyskujemy w miarę sporą z swingshotu. I tak, po prostu dociągając się do niego, Ratchet potrafi uzyskać dosyć dużą prędkość, co można do wiele strategii używać, na przykład do tej. I tutaj jest taki lekki skrót. I dostaliśmy się do miejsca, w którym będzie trespasser. I będziemy musieli rozwiązywać te łamigłówki. Tak, musimy rozwiązać je wszystkie. W normalnej kategorii jakiejkolwiek byśmy nawet nie odblokowywali tego. O, zaraz. Byłem pewien, że dało się przez te... skrzynki przeskoczyć wcześniej, ale dobrze. Prawdopodobnie można to zrobić tylko z większą prędkością. I tak, wracamy teraz na planetę Batalia, żeby móc jednego Sonic Summonera przyzwać. I będzie to duża część tej kategorii, wracanie na planety po to, żeby różne detektory metalu odblokować. W ogóle zapomniałem prawie o jednym miejscu z metalu.
ale możemy powiedzieć sobie, że tak naprawdę jest to po prostu optymalny route tego poziomu. Żeby czuć się lepiej. Jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć, zaraz tutaj jest metal na dole. Nie? Nie. Jestem... No cóż... Gdy jest ich dużo na prawie każdym poziomie, no to zaczyna zapominać człowiek. Pamiętam mniej więcej, gdzie one są. Czy to jest... Nie. To nie jest tyle. Jest jeszcze tutaj i tutaj. Wypełniamy samobójstwo, żeby powrócić na... Pod jakim nickiem można mnie znaleźć? Pod nickiem DJ Spaghetti. DJ Podłoga Spaghetti. Z H w środku. Jeszcze nie wstawiłem swojego rana na speedrun.com, ponieważ żaden z których ukończyłem nie do... Albo uznałem, że one były zbyt wolne, albo uznałem, że one nie są do końca legitne. Wątpię, że jakikolwiek ukończony był legitny, ponieważ... Cóż, jest dużo rzeczy, o których się zapomina. Dobra, nie myślmy o tym. Myślmy o tym... Wow. Fajny skip. Wychodzimy out of bounds. Teraz. Kiedy nam się to uda. Przy pomocy zepsutej kolizji tego drzewka. I... Uderzając w rurę, a raczej w krawędź rury, która ma, nie ma kolizji w środku, gra po prostu chyba próbując sprawić, że Clank by nie utknął na zawsze gdzieś, po prostu wyrzuca go do góry, żeby... No nie. Głupi konsument gra w grę źle znowu. Trzeba mu pomóc. Są różne mechanizmy w wielu platformówkach, które mają sprawić, żeby gracz nie utykał na zawsze w częściach poziomu. I to jest jeden z nich. Zazwyczaj akurat w grach z serii Ratchet & Clank jest po prostu zabicie gracza. Ale w tym wypadku pozwala nam po prostu nadużywanie tych mechanik do zrobienia skipu, który oszczędza nam strasznie dużo czasu na tamtej planecie. Naprawdę w zamierzchłych, średniowiecznych czasach ludzie przechodzili cały tamten poziom. A, i dostaliśmy się na koniec tego poziomu, zanim zdążymy wytłumaczyć, co się zdarzyło tam. Tutaj checkpoint odblokuje. Zaraz. Wow. Nie odblokowałem checkpointa tamtego poziomu, co się powinno zdarzać zazwyczaj. To jest nowość dla mnie, ponieważ byłem przekonany, że odblokowałem checkpointa, ale dobra, w takim razie zbierając śrubkę jestem pewien, że tym razem gra uzna, że checkpoint został odblokowany. Proszę bardzo. Dziękuję. Potrzebujemy tutaj się zabić po prostu po to, żeby mieć życie wystarczająco do dostania się do części poziomu. Tej, takiej. Najszybszy sposób na dostanie się tam, który wynalazłem. I tak, w ten sposób po prostu dostajemy się tutaj, ponieważ tutaj jest miejsce z metalem do wykrycia. Tłumacząc jeden trik, którego... o którym zapomniałem wspomnieć, jest mid long jumpowanie. Technika ta polega na tym, że side flip przemieniamy w long jump, co sprawia, że prędkość z obu tych rzeczy, które wykonałem, nakłada się na siebie i jeżeli masz bardzo dobry timing na tym, sprawia to, że jeden long jump jest tak jakby dwoma long jumpami nałożonymi na siebie po prostu z jednego miejsca. I dlatego też poruszam się o wiele szybciej niż mogłoby się wydawać, że powinienem. Czasem. Ponieważ nie zawsze gram.
dobrze w tę grę. Przepraszam, człowiekiem jestem. Tutaj życie odblokuję. Blokuję, po prostu zbiorę życie. I tak, tu jest jeszcze jedno miejsce, gdzie jest wykrywacz metalu potrzebny. Jest to tajna droga do śrubki, o której sam przez długi czas w ogóle nie wiedziałem, dopóki nie zainteresowałem się kończeniem tej gry na 100%, że wskoczyli do wulkanu, który zdaje się być po prostu dekoracją. Co jak co, ta gra ma bardzo fajny level design. I tak, po prostu zbieramy tutaj śrubki. Na szczęście nie umarłem. Zazwyczaj speedrunując tą grę zdawało mi się, ej, przecież przeciwnicy nie sprawiają żadnego problemu, ale nie sprawiają wtedy, kiedy ignoruje się ich. Lecz gdy okazuje się, że musisz chodzić więcej po jednej powierzchni, sprawiają oni duży problem. I panie Sławomirze, jeden, nie, to nie jest PSP. Platforma ta jest PlayStation 3. Zapomniałem o tym wspomnieć, że wersja tej gry na PlayStation 3 jest najszybszą do speedrunowania każdej kategorii i rekomenduję każdemu graniu, ponieważ w sumie chodzi ona najpłynniej, najładniej wygląda, jak już wspomniałem, loady do wszystkiego są najszybsze. Za tutaj planeta po kitaru. Celem tej planety jest wyeskortowanie tego gościa. Zaraz, chwilę. Nie mam bomb. Potrzebuję bomb. Ja kupię je. Zupełnie zapomniałem o tym, żeby skrzynki rozwalić tam obok śrubki. Ale nieważne, nie mamy... Byłby to problem w jakiejkolwiek innej kategorii, gdzie mam problemy z pieniędzmi, ale jak widać mam śrubek aż prawie 4000, co jest bardzo dużą ilością. Jak na tą grę? Tutaj wybiorę sobie Sonic Summoner, muszę go z menu za każdym razem wybierać. I sobie spojrzę w notatki, czy... Nie zgubiłem niczego, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Nawet dużych błędów nie popełniłem, o dziwo. Mogę na chwilę? Teraz tak. Ja chciałem szybko przypomnieć dla nowych osób, poinformować, że oglądacie właśnie GSPS. I czym jest GSPS? Organizujemy, to jest event speedrunningowy organizowany dwa razy w roku. Wszystkie, za każdym razem zbieramy na cele charytatywne. Tak jak teraz. I poza tymi właśnie maratonami możecie nas znaleźć, czy to na forach, na forach społecznościowych, albo na Discordzie Polish Speedrunners. Linki macie na dole pod streamem. Miłego oglądania. Tutaj jak widać, to co, o czym wspomniałem wcześniej, o tym, że Sonic Summoner jest w stanie zaatakować samego Ratcheta. Może nie odbiera mu to życia, ale bycie zestunowanym przez pół sekundy potrafi naprawdę często mieć duże konsekwencje dla nas. I tak, to jest ta planeta, która jest dla wielu speedrunnerów najmniej ciekawa, najbardziej w sumie liniowa. Ciężko jest jakiekolwiek skipy tutaj znaleźć. Istnieje od dosyć dawna teoretyczny skip, który by skipnął bardzo dużą ilość rzeczy w tej grze, który polegał na tym, że dostać się do planety, która jest po tej planecie. Po prostu odblokowanie infobota, który by odblokował bardzo dużo rzeczy do przodu. Czy niestety jest to bardzo teoretyczne movement klankiem, poruszanie się po mapie za pomocą jego jest dosyć ograniczone, szczególnie w kategoriach z nowego profilu. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem teoretycznych skipów, które są będą w praktyce wolniejsze niż nieskipowanie rzeczy, polecam obejrzeć filmik mojego przyjaciela, który nazywa się Darixer.
Jego najnowszy filmik po prostu jest tak jakby krótkim wideo esejem na ten temat, w którym dowiecie się więcej niż w ogóle chcielibyście pewnie wiedzieć. Ale najszybsze będzie po prostu przejście tego poziomu w miarę po ludzku. W miarę. Tak, tutaj staramy się szybko pozbyć tych przeciwników. Jeżeli zrobię to w miarę optymalnie, nie ograniczy mnie nawet to, że nie mam jakichś kupionych broni. Świetnie. O, moje życie jest dość niskie. W pełni teoretyczne, ponieważ ostatni element tego skipu jest jeszcze niewykombinowany. Duża część tego skipu została już odkryta, lecz wciąż jest jeden element do układanki, który... który pozostawia nam... pozostawia to w teorii. Ale tak, umarłem, co straci mi minutę lub półtory. No jest fajne, zdarza się to niestety. No cóż, człowiekiem jestem. Nie zawsze będę nie popełniać błędów. Więc tak, sobie poczekamy. Musimy patrzeć na naszego gościa. Tak nazywamy go ogólnie w community tej gry. On nie ma imienia, on po prostu jest gościem. Czy tam typkiem, nie wiem, the guy. Świetnie. Ci przeciwnicy po prostu są zmorą dla wielu nowszych graczy lub takich, którzy nie są dobrzy w tą grę, jak ja. A już dostajemy się na koniec poziomu. Nie ma co opłakiwać błędów. Tutaj postaram się mniejszy skip zrobić, który może zaoszczędzić jakieś parę sekund. O! Udało mi się! Sideflipując pod dobrym kątem i z dobrą prędkością potrafimy po prostu oszukać kolizję tamtej ściany i zaoszczędzić parę sekund, kupując wcześniej thruster packa, niż zanim się te drzwi otworzą. I potem jesteśmy teleportowani do miejsca, gdzie powinniśmy być wtedy, kiedy cutscenka się odegra. I tutaj jest pewna strategia, która polega na wychodzeniu z poziomu, że móc swoją amunicję odnowić. Gdybym był dobry w tą grę, nie musiałbym teraz znowu wchodzić do statku, miałbym po prostu wszystkie statki zamordowane tutaj. Ale jest to strategia, która jest dość ciężka. Halo? Okej. Kolejna ciekawa sprawa. Nie zabiłem tego statku od tamtego kątu? Dobrze. W takim razie już koniec planety Pokitaru. Dla niektórych to może być... ulga, ponieważ nie jest to najciekawsza planeta tego rana. A dobra, lecimy teraz na planetę znowu Orkson 2. Przyjrzę po prostu na Orkson, tylko że tym razem odblokowując tą maskę do oddychania jesteśmy w stanie tutaj zwyczajnie chodzić ratchetem po mapie i skończyć ten poziom. I właśnie ten teoretyczny skip, o którym tak dużo gadałem, polegałby na tym, żebyśmy ukończyli ten poziom przy pomocy Clanka. Tutaj wyjdę out of bounds przy pomocy jednego odbicia się o krzywą powierzchnię. Właśnie tutaj, tylko po to, żeby wykryć śrubki, które są ukryte pod ziemią.
Tak. Postaram się być jeszcze uderzonym parę razy przez przeciwników tutaj, ponieważ śmierć jest prawdopodobnie najszybszym, no nieprawdopodobnie, jest najszybszym wyjściem z tego miejsca. Czy jest tutaj jeszcze... jest jeszcze tutaj parę śrubek i to tyle. Fraster Pack jest to kolejny dodatek do Clanka, że tak opiszę, który odblokowuje nieco inny zestaw ruchów. Nie jest on koniecznie lepszy albo gorszy od tego, co możemy robić przy pomocy Helipaka. Oba mają swoje własne atuty. Jednym z atutów Fraster Packa, który sprawia, że nie korzystamy z niego non-stop, jest to, że prędkość jest dosyć ograniczona na nim, ale możemy pewne manewry wykonywać i dzięki temu na przykład dostać się do tego miejsca. Możemy by dostać się wyżej na przykład. Zaraz pozbędę się tego przeciwnika. Tak, jestem niesamowicie bystrym graczem. Wykazałem swoją błyskotliwość w tym momencie. Zabrakło mi amunicji, co powinienem zrobić? No, widzieliście, co zrobiłem. Tym razem mam nadzieję, że nie popełnię tego błędu. Tak. Ten skok jest dość ciężki. I jest to tylko po to, żeby dostać się do kolejnego miejsca z wykrywaczem metalu. Kolejnym atutem Fraster Packa jest to, że dochodzimy do szybszych prędkości po prostu z samego stania. Nie musimy bardzo długo podbudowywać swojej prędkości, zwyczajnie uzyskujemy dużo jednostek prędkości z jednego long jumpa. Jest bardzo przydatne w na przykład zamkniętych pomieszczeniach, gdzie nie mamy zbyt dużo miejsca do uzyskania większych prędkości. I też skoczymy o wiele wyżej, jak tutaj spróbuję zademonstrować. Możesz. No, dostaliśmy się tutaj na tą część poziomu z niesamowitą gracją i prędkością. Dochodzimy do... Tak, wskakując w ten kąt zwyczajnie zostajemy wypychani na drugą stronę ściany. I lecimy w takim razie do następnej planety, Hoven. Zaraz, przeczytam sobie na notatkach, co tutaj mamy do zrobienia. Tak, mamy jedno miejsce z wykryciem metalu za nami. Tutaj będziemy po prostu zbierać śrubki dalej. Tak, poruszamy się tym razem na lodzie, co sprawia, że tak jak wcześniej problemem było często dostanie się do tych dosyć precyzyjnych miejsc, gdzie są śrubki do wykrycia. Teraz jest jeszcze gorzej, ponieważ musimy się poruszać po lodzie, który mój kolega Mantdea, ścigając się z nim w tej kategorii, powiedział, że jest najgorszą mechaniką w całej grze. Może nie jest moją ulubioną, ale nie jest też najbardziej przyjazną. Szczególnie gdy jest się przyzwyczajonym do zwyczajnego poruszania się przez większość czasu i omija się jakikolwiek lód w większości innych kategorii. Przyzwyczajenia mogą być nieco inne. A i tutaj, jak widzimy, powierzchnie wcześniej, o których mówiłem, na planecie Umbreeze i na planecie Rilgar, na których można było robić nieskończone długie skoki, przy pomocy Fraster Packa możemy robić nieskończone side flipy,
jeżeli wykonamy w dobrej kolejności ruchy z dobrego miejsca. Po prostu mogąc się dostać w ten sposób na górę bardzo szybko. Tutaj jest jedna misja z działkiem do wykonania. Za chwilę wam pokażę też, że nad tą samą powierzchnią można wykonywać infinite long jumpy, ponieważ jest jedno miejsce, do którego musimy się dostać potem w miarę szybko. Mogę chwilę przerwać? Proszę bardzo. Chciałem poinformować, że zostało tylko 100 zł, żebyśmy uzbierali 3000 zł. A zapewne niektórzy się zastanawiają, komu pomożemy tą sumą, którą uzbieraliśmy. W tym roku zdecydowaliśmy się pomóc panu Bogdanowi. Jest on ciepłym, silnym człowiekiem, którego już w latach młodzieńczych dotknęła choroba i niepełnosprawność. Przez całe życie nie powstrzymywało go to przed podróżowaniem, pracą lub nauką. Kilka ostatnich lat jest dla pana Bogdana bardzo trudne. Nie jest w stanie samodzielnie chodzić, przez co dni spędza samotnie w domu. Usiłował się z zasiłku, emerytury i dodatku pielęgnacyjnego, więc po opłaceniu wszystkich rachunków i leków panu Bogdanowi zostaje na życie zaledwie 411 zł. Więc naprawdę każda lodówka się liczy, zachęcamy do donacji, bo naprawdę, bo wy sami słyszycie, że warto pomagać. Jak tam wcześniej zauważyliśmy, jesteśmy w stanie zupełnie zignorować architekturę poziomu przy pomocy paru niezamierzonych przez deweloperów ruchów i dostać się na koniec poziomu w dosyć prosty sposób tam. Lecz tutaj musieliśmy dosyć ciężkie platformowanie wykonać, które sam wymyśliłem zresztą. Raut tamtego poziomu, tak je wynalazłem. Więcej tu serio skoków na potrzeby tej kategorii. Jako, że nie posiadamy gadżetu, którym jest Hydro Displacer i używanie jego byłoby prawdopodobnie wolniejsze. Po prostu można poruszać się po tamtej miejscu przy pomocy Thruster Packa i prędkości, którą on nam nadaje. I zignorować wiele wszelakich rzeczy. Chrupie co? Ta gra załapała się na lokalizację 2.0? Nie rozumiem zbytnio, co pan ma na myśli. Ale nie słyszałem nigdy o żadnej lokalizacji tej gry. A tutaj dostaniemy się znowu poza granicę poziomu. Dosyć częsta rzecz w tej grze. I rozwiążemy jedną z wielu łamigłówek tej gry. Dobra, tutaj. O, dosyć szybko poszło. Zaczynam już je zapamiętywać. Na szczęście. Bardzo przepraszam, nie jest to rzecz, którą się robi zazwyczaj w innych kategoriach tej gry. Więc nie jest to mechanika, z którą jestem jeszcze bardzo oswojony. Ale tak, musieliśmy tamtą łamigłówkę rozwiązać. Teraz się dostaliśmy tutaj za drzwi, żeby tamte działka zniszczyć. I wykryjemy parę miejsc z metalem tutaj jeszcze. Wiesz, jak już mówiłem, jest to jeden z celów tej kategorii. I chcę się upewnić tutaj jeszcze, czy tak, jest jedno miejsce z metalem tutaj. I to tyle, więc... Tak, polskiego dubbingu nie zrobiono tej gry. Dopiero zaczęto polskie dubbingi robić do gier z serii Ratchet & Clank od części 4 za 1, All for One. Śmieszna ciekawostka o tamtej grze. Jeden z proponowanych tytułów
do tamtej części był 4 play. Ponieważ jak wiadomo, Insomniac Games bardzo lubi wszelakie dowcipy, które mogą mieć drugie dno zawierać w tytułach swoich gier. No, ale tutaj jest jeszcze jedno miejsce z metalem. Przy pomocy... zapomniałem wspomnieć o tym. Po prostu niektóre rzeczy są dla mnie bardzo naturalne w tej grze i zapominam o nich mówić. No, przy pomocy połączeniu prędkości, którą mieliśmy nadaną przez parę long jumpów, udało nam się przeskoczyć na drugą stronę poziomu i wskoczyć po prostu do triggeru na końcu poziomu. I w ten sposób po prostu pomijamy, jak zwykle, dużą ilość miejsc, do których nie chcielibyśmy się dostawać w tej grze, ponieważ byłoby to bardzo wolne i zajmowałoby nam to dużo czasu. A tak, tutaj... jest planeta Oltanis. Z powodu takiego, że nie mamy Clanka ze sobą, jest to jedna z moich najmniej ulubionych planet. Nie, w sumie jest ona moją najmniej ulubioną planetą tej gry, ponieważ po prostu sposób, w którym możemy się poruszać, jest nam bardzo ograniczony, a planeta jest dosyć długa i jest w niej dużo rzeczy do zrobienia, takie jak odblokowanie PDA. Z jakich powodów, no to zobaczycie wtedy, kiedy je odblokujemy. Tak, jesteśmy w Anglii. Dokładnie. Init. Jeszcze przy okazji, że dodać soli do rany. Nie dość, że nie mamy klanka ze sobą, to jeszcze musimy chodzić po tych powierzchniach magnetycznych, które są bardzo wolne w tej grze. Na szczęście Insomniac Games się nauczyło przy następnych częściach, że słusznie nie jest to najbardziej przyjemna rzecz do robienia, chodzenie w ten tak wolno po tych powierzchniach, i nadano nieco większe tempo tej właściwości. Tutaj pozbędę się jednego przeciwnika, czy jest ich dwóch? Jest jeden przeciwnik tutaj, który wyskakuje ze studni. Czym to jest? Dobra, nazwijmy to studnią. I tak, tutaj będziemy mieli takie lekkie bullet hell, gdzie skupiamy się na wykrywaniu śrubek, podczas gdy jesteśmy bombardowani przez ten statek z fizyką na lodzie. O, super. W jakiś sposób uniknąłem tego. Jestem dumny z siebie. Ta. Robię napięcie teraz. Poczekam, aż ten statek się poruszy na drugą stronę. Ktoś do Polska w okresie zimowym? Patrząc na to, na jakiej powierzchni jesteśmy, wielu prawdopodobnie kierowców, niestety nie jestem kierowcą, nie posiadam prawa jazdy jeszcze, wielu kierowców w Polsce by się zgodziła z tym. No. Ale czy przy pana mógłby pan się poruszyć? Może jak patrzę w inną stronę kamerą, to zmanipuluję go. Im dłużej tutaj stoję, tym głupiej będzie, jeżeli zostałbym zabity przez tego przeciwnika, ale chyba będę musiał... chyba zostanę zmuszony do tego. Ponieważ najwidoczniej sposób, w który się porusza ten przeciwnik, jest inny niż myślałem. Tak, musiałem się po prostu dostać na drugą stronę, przepraszam. Niestety nie znam sposobu poruszania się każdego przeciwnika w tej grze jeszcze. Nie jest to nawet moja główna... szybko gra. A tutaj rozwalę jedną skrzynkę z życiem. I odblokowaliśmy cheaty w ten sposób.
PDA pozwala nam na nieskończone skoki w powietrzu, na nieskończone sideflipy w powietrzu, wiele różnych rzeczy. Jeszcze poza tym wiele innych, ciekawszych jeszcze właściwości nawet dla mnie. Halo, czy pan mógłby wyjść z swojego ukrycia? O, bardzo fajni przeciwnicy są na tym poziomie, jak widzimy. Których pozbędę się teraz, ponieważ wchodzenie w interakcję z nimi byłoby bardzo bolesne dla nas, gdybyśmy umarli tutaj, w tym momencie. A tak, to... Jest! W końcu mamy koniec tego miejsca. Tak, prawie jak gra Sonic Boom. Tylko że zdaje mi się, że tutaj jest to jeszcze bardziej popsute na wiele sposobów. Tutaj za chwilę zobaczymy, jak bardzo szybko możemy wysokość uzyskiwać przy pomocy tego po prostu. Nawet nie zwracając uwagi na to, jaka jest powierzchnia pod nami, czy jakiekolwiek czynniki zewnętrzne. Możemy to robić tym razem wszędzie. I odkrycie tego po prostu bardzo zmieniło to, w jaki sposób gra się w tą grę. Tutaj się dostaniemy tutaj. O, moja składnia niesamowita jak zwykle. I przy pomocy paru nieskończonych skoków dostaniemy się do tej części poziomu, która jest niby dekoracją, ale ma swoją kolizję, więc jest to rzecz, którą chcemy zrobić, że pójść na skróty do tej części poziomu. I już prawie jest koniec tej planety. No wielkie dzięki, że w końcu się kończy. Bardzo jej nie lubię. Nieważne nawet w jakiej kategorii. Może w kategorii NG Plus ją lubię, bo jest krótka. I tak, tutaj jest jeden Sonic Summoner do odblokowania, nieszczęsny, ostatni. O czym możemy w końcu spaść i lecieć dalej z materiałem. Teraz polecimy na planetę Oltanis. Nie Oltanis, Boże, jesteśmy na Oltanis. Polecimy na planetę Novalis, na której byliśmy na początku. I nadrobimy parę rzeczy przy pomocy naszych nowych gadżetów, które zyskaliśmy w międzyczasie. No, tutaj na początku wykryjemy trochę metalu. Ponieważ jak wiadomo, bardzo lubimy to robić. Mogę chwilę przerwać? Można. Chciałem przypomnieć, że brakuje nam już tylko 100 zł, żeby było 3000. I też pamiętajcie, że nawet najmniejsza wpłata jak 5 zł wiele znaczy. 20 takich piątaków wystarczy, żebyśmy zbierali 3000. A 13 takich piątaków wystarczy, żeby Kamix zrobił ryzykowną akcję podczas misji A Drop in the Ocean, gdzie spróbuje zebrać wszystkie paczki w wcześniej nagranej powtórce, więc naprawdę zachęcam do choćby takich najmniejszych wpłat, bo to wiele znaczy. Tutaj Sonic Summonera kolejnego przyzwaliśmy. Są one poukrywane w dosyć dziwnych miejscach na mapie i zastanawiam się, jaka była zamierzona użyteczność ich. Nawet na planecie, na której byśmy nie posiadali zazwyczaj tego gadżetu, ale są one rzeczą. Są przy okazji one dosyć dziwnie ukryte, tak jakby nie byłyby się one zbytnio pomocniczą funkcją, tylko jakąś znajdźką, co sprawia, że w sumie ta dobrze pasuje do motywu tej kategorii. Zaraz,
Gdzie jest twoje miejsce? Dobra. I tutaj. I w takim razie... Przecież nawigacja w menu. Lecimy znowu na kolejną planetę, którą odwiedzimy po raz drugi. Planeta Kerwan. Tutaj znowu miejsca do wykrycia metalu. I jeden Sonic Summoner, który pozostał. Miejsce jest zawsze dla mnie dezorientujące mocno, ponieważ na wielu powierzchniach znajdują się te miejsca z metalem do wykrycia. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie szybciej, ponieważ uczymy się na błędach. To miejsce chyba jest na dole. Tak. Wykrywacz metalu nie pokazuje mniej więcej w powierzchni trójwymiarowej, gdzie znajdują się rzeczy. I dla weryfikacji obejdziemy całe miejsce, żeby się upewnić, że nic nie ma. I nie ma. Zo. Pora teraz do kolejnego miejsca iść, które nie jest tak denerwujące. Tutaj jest metal do wykrycia. Kategoria ta według mnie jest głównie ciekawa do speedrunowania ze względu na to, że po prostu nawigacja między tymi miejscami jest bardzo ciekawa. Można w wielu miejscach się popisać swoją znajomością czy obeznaniem z movementem w tej grze. Jest to rzecz, którą polecam wielu ludziom, którzy mają tą grę na PlayStation 3, po prostu obejrzenie tutorialu do movementu. Też tak jak wcześniej wspomniałem o speedrunnerze Darixer, stworzył on też tutorial do wszelkich ruchów w tej grze. I po prostu obeznanie się z paroma trikami. Ponieważ po prostu samo poruszanie się z dużą prędkością sprawia dużo frajdy i może być dla niektórych po prostu zachętą. Nawet nie speedrunowanie, tylko robienie fajnych rzeczy z grą, która ma dosyć ciekawie zbudowany silnik fizyczny. No i to była ta planeta. Tutaj chciałem się popisać trikiem, którym są Grounded Infinite Long Jumps. Czyli powtarzanie skoków na bok na powierzchni płaskiej. Ponieważ na powierzchniach pochylonych jest to dość proste, ponieważ dotyka się znowu podłogi szybciej niż gdybyśmy skończyli long jump. Nawigacja po menu. Tak, tutaj są dwa trespassery do odblokowania. Powróciłem dopiero teraz na tą planetę. Wracamy na te planety właśnie dlatego, że jak już powiedziałem, w cudzysłowie odblokowaliśmy cheaty. Czyli, że mamy PDA, które sprawia, że poruszanie się po tych planetach jest o wiele szybsze. Potrafimy też kontrolować bardziej naszą prędkość. Ja nie wspomniałem o tej kolejnej funkcji poza... Możesz, świetnie. Nie, to nie tak się robi. Dobra. Poza tym, że możemy robić nieskończone skoki i wszelakie tego typu rzeczy, możemy też zatrzymywać Ratcheta o wiele łatwiej.
i posiada on ze sobą nadal, pomimo tego, że został zatrzymany, posiada on swoją prędkość. I potrafimy tą prędkość potem znowu użyć. Albo możemy zacząć lewitować właśnie z tą prędkością, którą mieliśmy wcześniej. Przez co po prostu możemy jeszcze bardziej płynnie kontrolować swój ruch przez mapę. Tutaj jest jeszcze miejsce jedno z metalem do wykrycia. Jest już coś więcej? Zdawało mi się, że tutaj by było. Dobra, a jednak na szczęście nie. I tutaj jest jeszcze jedno miejsce. Przede mną. Lecimy teraz na planetę Blarg, gdzie jest też dużo rzeczy, które pominęliśmy, ten sam motyw. No. Według mnie fajne jest tutaj jedno out of bounds. Możemy wyjść tutaj, ponieważ ta ściana nie ma absolutnie jakiejkolwiek kolizji. I jest to szybsze niż zwyczajne wyjście. Pomimo tego, że odblokujemy drzwi, które pozwalają nam wyjść tędy, po prostu wyskoczenie przez out of bounds jest o wiele szybsze, ponieważ nie sprawia, że nie mamy checkpointa odblokowanego tutaj. Więc możemy łatwo wrócić do zwyczajnej części mapy. Tak, tam miejsce miało być... do eksplorowania jako Ratchet nawet w zwyczajnej grze, tylko że w momencie, kiedy odblokowujemy właśnie ten hełm, który pozwala Ratchetowi oddychać w wielu miejscach. Głównie dlatego tutaj powinno się wracać. Dlatego, że jest tam ta złota śrubka, której nie da się jako Clank zdobyć. Teraz tutaj jest ten Trespasser 1. Szybciej mi zaczynają iść. Bardzo mi miło. I tak, tutaj będziemy się dosyć szybko, w miarę szybko, tak jak się da, poruszać. O, właśnie mi się przypomniało, że chyba o jednej rzeczy zapomniałem. Na szczęście przypomniało mi się, że jest jeden trespasser, którego nie zrobiliśmy na batalii. No, urok tej kategorii to, że jest tak dużo rzeczy do porobienia. Że zaczyna... może się łatwo człowiekowi pomylić. A jeszcze jedno miejsce z metalem.
Ojej. Movement nie jest najlepszy. Dobra. Menuing. I teraz po tym wszystkim save'ujemy i załadowujemy grę z powrotem, ponieważ jest to najszybszy sposób na powrót do statku. A teraz pójdę, polecę na planetę Batalia, żeby mieć pewność, że nie zapomnę później. Właśnie o tym jednym miejscu. Więc tak, szybko tutaj znajdziemy. Czuję, że straciłem troszkę czasu tutaj. Znaczy, oczywistym jest to, że straciłem czas. O! Szybko poszło w miarę. Mam niesamowite szczęście przy tych łamigłówkach, ponieważ bardzo często nawet nie myślę nad tym, jak je robię. Więc tak, maratonowe szczęście sprawia, że nie wyglądam jak niedoedukowana osoba speedrunująca. A teraz lecimy na planetę Rilgar. Musimy taksówkę wziąć, ponieważ jest to najszybszy sposób na dostanie się tam. Tak jest. Gwarantuję, że jest najszybszym. I tak, więcej śrubek do zebrania. Czy to było tyle? Tylko tyle jest tutaj? Nie ma mowy. No najwidoczniej jest, dobra. Więc znowu przy pomocy PDA wychodzimy za granicę mapy. I używając moją niesamowitą znajomość architektury poziomów. O, albo jej brak. Mam brak znajomości wtedy, kiedy tekstury się nie załadują. Czasem się zdarza. Ale jest to raczej mój błąd niż tego, że gra się na mnie wzięła po prostu zwyczajnie. Można zmanipulować często grę do tego, żeby załadowała tekstury. Po prostu wykonując ruchy pod dobrym kątem. Zdawało mi się na pewno, że... Jest tam miejsce do wykrycia metalu na dole. No dobra. No. Teraz tutaj... Tam jest Sonic Summoner. Że to chyba jest... Tak, wszystko co jest na tym poziomie zostało już wykryte, na szczęście. Oj... Z tego co patrzę na dyskusji na czacie, przypomina mi się o tym, że chciałem wspomnieć o osobie, która posiada rekord w tej kategorii. Jest to jeden z moich przyjacielów z speedrunowego community, Alemusa. Włoski speedrunner, który wczoraj w nocy
wyskoczył z niesamowitym speedrunem tej gry w kategorii, która ma znaczenie. Jest nią N%. Uzyskał czas 28 minut 54 sekund, naprawdę bardzo gratuluję mu z tego powodu, nawet jeżeli nie zna polskiego języka, gratuluję mu bardzo. O! To jest śmieszna rzecz. To jest trasy trochę czasu pokazując wam wielką skrzynkę, która się czasem spawnuje tam z niewiadomych przyczyn. Które są naprawdę niewiadome przez nas. Nie wykombinowaliśmy, czemu to się dzieje. Jest to skrzynkowy przyjaciel. I pojawia się w paru miejscach na tej mapie. No. Przy okazji śmieszne jest bardzo to, że miałem sędzić się o tym, jak inny włoski speedrunner uzyskuje rekord w tej samej kategorii. Ale czas miał gorszy niż ten, który okazał się być w rzeczywistości. Więc jeszcze większe gratulacje dla Alemusa. Rzesz. Jest jedno miejsce w drzwiach. A. Teraz tutaj jest jeszcze. O, dobra, nieważne. Krawędź ta jest bardzo myląca. Ja. I tutaj dostajemy się na tą część mapy, która z jakiegoś powodu nie jest niesolidną dekoracją. Ma ona swoją kolizję. I możemy w ten sposób znowu do miejsca z bossem tego poziomu się dostać. Nie po to, żeby go pokonać, tylko zupełnie go zignorować i wykryć śrubki, które są pod nim. Ja, on nie jest jakimś bossem, który potrafi nam wyrządzić bardzo dużą krzywdę. Chyba, że będę grać źle. Wyrządzi mi wtedy krzywdę w postaci wykrwawionych sekund. Hello? Dziękuję. I nie ma tutaj śrubek już, dobra, więc w ten sposób wydostajemy się z tamtej planety i lecimy na planetę Pokitaru. Tak, to jest planeta Pokitaru teraz. I dostajemy się na do jednej części mapy, która rzadko jest widoczna. Tak, to jest jedno miejsce, gdzie potrzebujemy Hydro Displacera. I niestety nie mogę wpaść na pomysł, jakby się pozbyć ze zdobycia tamtego gadżetu. O. Ojej. Coś mam problem z tym miejscem. Ha. No, wielki problem. I tak, w ten sposób, który nie wygląda na szybki, ale jest w rzeczywistości oszczędzający czas, dostajemy się na drugą stronę. Okej, postaram się ogarnąć przeciwników tak, żeby mi tutaj nie przeszkadzali zbytnio z wykrywaniem metalu.
No tutaj chyba zauważyliśmy jeden z glitchów, które się zdarzają czasem w tej grze. Czyli to wtedy, kiedy kolizja zupełnie traci rozum i sprawia, że bomby przelatują przez podłogę. Przez niektóre krawędzie. Mogę chwilę zająć? Proszę bardzo. Oglądacie GSPS, event speedrunningowy, który dzieje się dwa razy w roku. Tym razem zbieramy na szlachetną paczkę razem z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Już prawie zebraliśmy 3000 zł, brakuje tylko 100 zł, więc zachęcamy do wpłat. No i miłego oglądania. A tutaj jest jedna łamigłówka, którą przy jednym wyścigu robiłem przez bardzo długi czas. No. I zrobiłem ją bardzo szybko. Tutaj życie wezmę, żeby nie tracić czasu przez przypadek bardzo dużo. Cóż, lepiej ryzyka bardzo dużego bez powodu nie popełniać, a raczej podejmować na evencie speedrunowym. Easy. Czuję się jak geniusz w tym ranie. Teraz lecimy do planety Quartu. I tak. W końcu wracamy do planet, które popychają fabułę do przodu. Raczej mniej fabułę, a odblokowują nowe planety. Ale najpierw musimy zająć się ważną sprawą, którą jest wydobycie śrubek z ziemi. I to tyle. Nie tyle. Trzeba zawsze sprawdzać. Ponieważ powiadomienia nie są on zbytnio dokładne za każdym razem. Obejmują tylko jeden obszar, który jest ograniczony. I tak, tutaj odblokowujemy potrzebne nam koordynaty do następnej planety. Ale zanim wrócimy do naszego statku, wyjdziemy poza granicę mapy i tutaj spróbujemy wpaść w błoto w specjalny sposób i wydostaniemy się z niego. Co nie było widać, ponieważ było to za ścianą, ale gwarantuję wam, że się zdarzyło. I wykonamy kolejne Infinite Long Jumpy, które dadzą nam bardzo dużo prędkości. I teraz, mając Ghost Ratcheta, nie dość, że mogliśmy tutaj przejść przez ścianę i dostać się do tej części, Clank też ma podobny status, więc może na skróty wejść do areny. I przy okazji znaleźć się w miejscu, gdzie nie zadaje mu się żadnych obrażeń. Tutaj jest jedna walka, którą trzeba odbyć. Zanim będziemy mogli iść dalej. Jest kolejna rzecz, która odblokowuje jedną planetę. A jak wiadomo, w tej kategorii, przez to, że musimy
wszystkie miejsca z metalem, wykryć i wszystkie różne inne rzeczy zrobić. Każda planeta musi zostać odblokowana pod koniec tego rana. Tak, i tutaj jest jeszcze jedno miejsce z metalem. Halo? Gdzie? Widziałem to powiadomienie. Dobrze, było tutaj miejsce. Jedno. A. Mam wciąż Ghost Ratcheta, więc możemy wciąż przez ściany przechodzić. O nie. No prawie nam się udało do statku wskoczyć. Tak. Możemy dostać się do statku taka kula, tak jakby powiedzmy, wokół statku, która pozwala nam się do niego dostać. Jest ona nawet od dołu. O, halo? Dziękuję. Tak, w ten sposób możemy wyjść poza mapę. Znowu. Jak widzimy, kolizja nigdy nie zawodzi. Zawsze jest sposób, żeby wydostać się na zewnątrz. I tutaj pójdziemy na koniec mapy. Zastanawiam się teraz nad miejscami, które mogłem pominąć. Chyba tym razem, w tym ranie, nie zapomniałem o niczym, mam nadzieję. Nie ma tutaj żadnych miejsc. Nie, nie ma. Więc możemy dalej lecieć. Więc dobra. Teraz będzie ciekawsza część, czyli że znowu w ten sposób wyskoczymy poza granicę mapy. Będziemy musieli tylko uważać, żeby nie wskoczyć do statku, co może się zdarzyć teraz o wiele łatwiej. I dostaniemy się do jednej części mapy. Po prostu przy pomocy wielkiej prędkości, którą udało mi się uzyskać. I tutaj jest jedno z ostatnich miejsc z metalem. To znaczy ostatnie na tej planecie. I tak, tutaj można w ciekawy sposób wyjść poza granicę mapy. Nie chciałem zebrać tej śrubki, ponieważ nie potrzebuję tego i jak widać traci to mój czas. Ale nie jest to coś, nad czym warto się rozczulać. Za to śmierć tutaj byłaby dosyć nieciekawa, a na szczęście to się nie zdarzy. Jestem zbyt dobry w tą gierkę.
I tak, lecimy teraz na przedostatnią planetę tego rana. I widzę, że mój pace jest bardzo dobry, a raczej ten run, jak dotychczas, jest dobry w porównaniu do tego, co jest rekordem w tym momencie. Co nie mówi zbyt wiele, ponieważ kategoria jest bardzo nowa i dość niszowa w grze, która sama w sobie jest niszowa. Myślałem, że można tam się podczepić do tego. Niestety nie. A tutaj jest jedno miejsce z naszą ulubioną minigierką. W notatkach została ona określona jako miejsce z złotą śrubką z PlayStation 4. Co nie ma praktycznie żadnego sensu moim zdaniem, ale według niektórych ma to duży sens. Nie wiem. Może dlatego, że nie grałem nigdy w Ratchet & Clank na PlayStation 4. Tak, tutaj. Tak, wkryliśmy już wszystkie miejsca ze śrubkami na tej planecie. I teraz musimy się dostać do statku. Oczywiście jeszcze patrzę dalej w notatki dokładnie, żeby wiedzieć i być pewnym, że niczego nie zapomniałem. Ale zdaje mi się, że jestem czysty. Teraz lecimy na ostatnią planetę. Tutaj kupimy dwie ostatnie bronie. Wiele osób byłoby przyzwyczajonych do tego, że kupujemy tylko jedną broń tutaj, ale niestety ta broń, którą kupiłem drugą, pomimo tego, że kosztuje bardzo dużo, jest potrzebna i poza tym mamy tak dużo śrubek, że możemy równie dobrze już wydać te pieniądze i się nie przejmować z jednym miejscem. Przejmować jednym miejscem. Przepraszam. No tak, tam dostaliśmy się po to, żeby mieć checkpointa w dobrym miejscu. I teraz musimy ten trespasser wykonać. No już prawie dobrze. No proszę Państwa, jestem niesamowity w tą grę. Czy te latające samoloty, które... mogły mnie walnąć. Nie zdarzyło mi się to jeszcze nigdy w tej grze, ale w trzeciej części często mi się to zdarzało. Jest jedno miejsce, gdzie może się to zdarzyć i może to akurat zabić twojego rana. Jeszcze śmieszniejsze jest to, że jest to na jednej z ostatnich planet w całej grze. Mogę chwilę przerwać? Proszę bardzo. Właśnie dostaliśmy 200 zł od Rumcajsa 16 z podpisem Super Event, tak trzymać. I tym samym mamy już 3100 zł. Bardzo dziękujemy za tą wpłatę. No i oczywiście zachęcamy do kolejnych.
Super, dziękujemy bardzo. I tak, mi się wydaje, że zabrałem tutaj wszystko. I tak wrócimy, będzie przechodzić przez to miejsce tutaj. Będę się tych tutaj przeciwnie przeszkadzali. Tutaj może być, mogę się zablokować trochę. Niestety. Jednak nie. Jednak jestem zbyt dobry. Już się nauczyłem. Za tutaj właśnie dlatego kupiliśmy tę broń, tylko dla tego jednego miejsca. Tylko dlatego. Ja nie żartuję sobie nawet o tym. Po prostu ci przeciwnicy są tak bardzo denerwujący, że potrzebujemy się ich pozbyć w większości. Pozbędę się tutaj jeszcze paruszeniem się strzeliwanym ze wszystkich kątów. O, halo? Tak, ta broń jest według mnie dość niedoceniona. Da, jeszcze tylko jednego kolegę. I tak, dlatego to miejsce jest tak denerwujące, ponieważ niektóre miejsca do wykrywania metalu są w środku tej bramy. I nawet nie wiecie, jak bardzo łatwo jest tutaj umrzeć. Jak dużo czasu zaoszczędzę, po prostu nie umierając tutaj. Już nie ma niczego. Okej. No tutaj postaram się zrobić jeden skip, który możemy wykonać dzięki temu, że mamy Ghost Ratcheta. Właśnie z tego kąta możemy pominąć aktywację ostatniego bossa i doskoczyć do miejsca, gdzie on się spawni. Mogę jeszcze chwilkę zająć? Dziękuję. Proszę. Można, przepraszam. Spojrzałem się na czas. Dobrze, dostaliśmy 50 zł od Dextera W z podpisem teraz dodęcik od mojej mamy. Pozdrawiam Runnera i jego 300 IQ w trakcie rozwiązywania puzli. I te 50 zł idzie na Kieta 3. I tym samym brakuje już 15 zł, żeby Kamix wykonał tą ryzykowną akcję, więc już niedużo. Zachęcam do wpłat, bo już naprawdę blisko jest. Tak, ta kategoria ma imię tak jak MST, tak jak Ocarina of Time, dlatego że to jest właśnie żart od Runnera o imieniu Mobius, który specjalnie chciał właśnie zrobić kategorię w tej grze, która by miała taką nazwę. Właśnie dlatego radujemy ją teraz. Ojeju. Tak, i to jest ostatni boss. Zapomniałem wspomnieć o tym, co robi broń Pyrocytor. Ta broń
sprawia na europejskiej wersji tej gry i na PlayStation 3 działa w ten sposób, że atakuje ostatniego bossa na wszystkich klatkach, na których jest to możliwe. Normalnie ten boss byłby bardzo stankowany i potrzebowalibyśmy poświęcić tutaj przynajmniej 10 minut chyba na pozbycie się go. A na szczęście dzięki temu, że gramy na tej wersji, jest on po prostu prosty. I to jest koniec rana. Wpasowałem się dosyć mocno pod estimate. Zastanawiam się, co by tutaj można było... O, ja wiem, co można ciekawego pokazać. Jeżeli mamy śrubki... Mamy śrubki na to? Możesz. Sprawdzę, czy uzbieram wystarczająco dużo. Tak, ma. Mogę uzbierać wystarczająco dużo śrubek. Dziękuję bardzo. Czy jest jeszcze czas na taki lekki showcase, czy... Czy można by było się wyrobić jakoś? Jest mnóstwo czasu, dobra. To ja mogę was pozabawiać tutaj. Dobra, to pierwszy showcase. Śmiesznych rzeczy w tej grze. A, przy okazji WR zrobiłem na tym ranie. Tak, jestem najlepszy na świecie w tej kategorii teraz. Jeżeli legitnie wykonałem rana przynajmniej. Mam nadzieję, że wykonałem legitnie. Dobra. To było mnie gratulacje. Zaraz. O, świetnie. Nie kupiłem broni, którą chciałem kupić tutaj. Dobra. Na szczęście w takim razie będzie się to ciągnąć dłużej, żeby więcej kontentu było. Zaraz tam. Musimy kupić Decoy Glove. To jest broń, której nie używamy zupełnie w tej kategorii, ponieważ ona dużo kosztuje. Tak. Personal World Record. No. Jak widzieliście wcześniej, no wszystkie te elementy tych poziomów są załadowane zazwyczaj na jednej mapie. Jeżeli nie widzimy loading screenów żadnych, to prawdopodobnie jeżeli jest wyścig i mapa, które zdają się być innymi poziomami, to ten... Zaraz. Jeżeli... To zazwyczaj są one na jednej mapie. I tak samo jest z cutscenkami i miejscami na cutscenki. Zaraz, na quick select sobie wstawię Decoy Glove. Ta broń poza tym potrafi też nas wydostawać poza granice mapy. I tak, quark, który powinien się pojawiać w cutscence, jest tutaj po prostu. Tutaj ta cutscenka mniej więcej się odbywa. Albo w jakimś innym pomieszczeniu. Chyba w innym pomieszczeniu się cutscenka odbywa, ale... Model quarka jest załadowany tutaj. Więc tak. Nie, tutaj można... To był kiedyś strat w tej grze do NG+. Po prostu wchodzenie do tego pomieszczenia i szybsze popełnienie samobójstwa. Wcześniej mówiłem o tych... O tej latającej skrzynce dużej. No to może pokażę jeszcze parę innych skrzynek, które są o innych rozmiarach. No jak widzimy, tutaj jest normalna skrzynka, którą można zniszczyć. Nawet zademonstruję. Przez 20 minut. No to mogę nawet jednego rana jeszcze zrobić. O, to jest skrzyn... O, świetnie, świetnie. Tak, jakbyście nie zauważyli, to była skrzynka.
Teraz tylko muszę sobie... Będę miał w końcu oficjalny czas na tym, na ten gold bolts. Dobra, ale tutaj jest jedna skrzynka. Tak, ma tekstury skrzynki, ma ten sam model, tylko jest powyginany i nie można jej zniszczyć. Jest jeszcze jedna, którą mogę pokazać. Ale widzieliście ją w ranie, już tam się nawet na niej skupiłem. Jest ona... Nie ma jej tutaj? Halo? No czasem się nie ładują. Z jakiegoś powodu. Nie wiadomo czemu się pojawiają i czemu się nie pojawiają czasem. Może jest jakaś? Nie. Dobra. To w takim razie... bonusowy run. Boże, czy ja tylko rauta pamiętam? Dobra, załóżmy, że pamiętam. Ten gold bolt, nawet napiszę na czacie. Teraz nie. Ładujemy jeden z save'ów tutaj. Ponieważ one mają pomijane te pierwsze kascenki, to jest taki timing. Ale one nie są jakieś spreparowane profile te, czy save'y. Więc tak, jeżeli można zacząć już niedługo, to... Proszę.